pochodzenia.
30, 39, to za średnie. Chodź tam chyba. Biło 300. Koledzy? Kolejny nie biło. Odrosną, nie? Właśnie. No ja od tej figurki to zawróciliśmy, co stanąłem w korbie. Ale ten osyryst mnie nie brak podmuch chwycił. Chciał, że mnie przywróci, nie? Numerek. Abym poprosił. Nie ma problemu. Parę tutaj grafki. Tylko pan? No to dobrze. Kurwa, jechaliśmy, przepraszam za wrażenie, w czterech, ale ten z tyłu w ogóle nie chciał iść. A później on z wami poszedł, ja zostałem. No właśnie, to jest... Tylko, że ja naprawdę, ja drugi wyścig w ubiegłym roku jechałem u siebie w Szczuce, bo ja też pod Rudnicy. I tak kurwa, ale ja całe życie sam jeżdżę, nie potrafię tutaj. Jak mam siłę, to jadę, jak nie mam, to nie jadę. No ja nie mam czasu z grupą jeździć. Numerek, jo? Numerek, tak. Polecam. Nawet trzeba się gdzieś z przodu ustawić, bo ja ale to nic nie, na pierwszym kółku od tego nie, nawroku nie zapierdzieli, ja byłem z przodu. Nie, tak ale zanim ja was doszedłem, to ja 7 km sam dymałem, nie? A to rzeczywiście. Ale wiesz, to jest wszystko, tak? Te dwie te. A, tu pan ma numerek. Ja jeszcze mam numerek. Chcę podjąć tego, bo same kłopoty są. To, że kłopoty, ale zobaczmy, dużo graveli teraz wchodzi. Tak, gravele, MTB. No, kiedy to im później było, nie? Grawele. Jak są kłopoty, to jest daleko, nie? No. Tak. Kurde, nie jest. Ale to wiesz, jak się tydzień po tygodniu ścigasz, wiesz jak to chodzi? Ja wiem, to rozkręcasz. A tak nie ma... Tak jak chłopaki z Torunia, to oni sami trenują, ich jest 10, kurwa, tam jest gaz, ja robisz treningi. Tak, samemu pojedziesz, trochę cię przypiecze noga, to pomyślisz. Tak to wam powiem, że ten Robert to robi cardio, bo we wrześniu na maraton się chce zapisać do Warszawy. Ja tak wolę biegać niż jeździć rowerem, ale rowerek też... No to już jest fajnie. 3-4 razy w tygodniu tam wyskoczy sobie hitting kurwa. Ale to jest tak, jak to... Wczoraj tu byłem z kolegą, właśnie zobaczył tą trasę, tylko ja myślałem, że ona w drugą stronę pójdzie. My też myśleliśmy. Bo tak było. Nawet całki tak wyprzedzono. Ja w zeszłym roku się wybrałem, już byłem spakowany, ale tak mi zaczął wyspać, żeby nie. No i właśnie później na zdjęciach widziałem, że nie padało. Nie padało, ty siedzisz w samochodzie, zimno, pada, zaczyna stać słońce się, nie? A. Mówię, zdjęcia oglądałem później, aha, no. Fajnie. Ja wam powiem, najważniejsze rzecz, które wysało. Tak, oczywiście, że tak. Tak, tutaj obecnie kuchary, co? Fajnie, zmęczyli jak takie łyse konie. Znaczy się, tak, że jest fajny trening, nie? Tak, fajny. Ja już też sam się nie oszczędzałem, ile mówię, fabryka dała, mówię, to już nic nie ma i... Najlepsze jest to, że ja wydolnościowo i mocowo to się czuję. Nie wiem,